Tymianek, inaczej popularnie mówiąc macierzanka, to przepiękna roślina do naszych ogrodów, długoletnia, więc wieloletnia. Możemy ją uprawiać zarówno w donicach, jak i w ogrodzie na grządkach. Świetnie nadaje się do uzupełnienia szczelin między kamieniami, gdzieś na skalniakach, w różnych miejscach lub po prostu w zwykłym ogródku takim ziołowym lub warzywnym. Mamy tutaj szeroki wybór odmian. Różnią się one nie tylko pokrojem, ale także kolorem, wielkością listków i zapachem. Niektóre przebarwiają się przepięknie zimą na czerwono, więc również zimą mamy piękną dekorację. Trzeba pamiętać, że jest to roślina częściowo zimozielona. Zdarza się, że podmarznie w zimie, ale wówczas trzeba przyciąć te zmarznięte części roślin i ona na pewno wiosną się pięknie zregeneruje. Jeżeli jest pokrywa śnieżna, wtedy naprawdę nie ma żadnego zagrożenia i często spod tego śniegu wychodzą nam takie później wczesną wiosną kolorowe plamy pachnącego tymianku. Macierzanka tymianek kocha słońce. Ona tylko na słońcu będzie się tak pięknie przebarwiać i będzie świetnie rosła. Potrzebuje dużo, dużo słońca, więc jeżeli nie mamy takiego miejsca w ogrodzie, to może warto ją posadzić w innym miejscu, na przykład w donicy. Ważne, żeby miała to słoneczko. Tymianek jest świetną rośliną właśnie do pojemników, do skrzynek, ponieważ nie wymaga aż tak dużej ilości wody. Myślę, że na weekend śmiało bez opieki możemy taką donicę z tymiankiem zostawić, nic jej się nie stanie. Jest to roślina, która rośnie w krajach śródziemnomorskich, gdzie ten deszcz zjawia się rzadko, więc jak najbardziej dla zabieganych świetne zioło. Pamiętamy również, że ścinamy młode liście. Można je suszyć, po posuszeniu rozkruszyć, żeby nie brać tych łodyżek, bo wtedy są mniej przyjemne w spożyciu, w jedzeniu. Ale na świeżo polecam również stosowanie tych listeczków drobnych, pachnących do zapiekanek, do serów, do różnych potraw, do sałatek owocowych, przy tym czym jeszcze pięknie wyglądają. Tymianek jest bardzo odporną rośliną. Myślę, największym wrogiem u nas, w naszym klimacie, będzie deszczowe lato. Dlatego warto też sadzić tymianki w takich miejscach, gdzie to podłoże jest zdrenowane, czyli na jakichś skalniakach, na podwyższeniach. Ważne, żeby nie stał tymianek cały czas w wodzie. Jeśli go uprawiamy w doniczce, musimy też pilnować, żeby korzenie nie były zanurzone w wodzie. Warto zostawić tymianek nieprzycinany, zresztą trzeba pamiętać, że tymianek to krzewinka, więc nie możemy zupełnie przyciąć do samej ziemi. Musimy zostawić część łodyg podczas przycinania, tak żeby miały gdzie rozwinąć się młode liście. On również odbija od ziemi na odrostach korzeniowych, natomiast nie tak chętnie jak inne zioła, na przykład mięty, które możemy ścinać do zera. Natomiast tymianki warto zostawić nieco nadziemną część rośliny. Postępujemy podobnie jak z krzewem. Jest to, tak należy sobie wyobrazić, że to jest malutki krzaczek, którego całkiem nie możemy ściąć, bo nie będzie miał jak odrastać.